pa pa. Tam taram. Para pa pa. Hej, to było ta spontanie, ale nawet nam wyszło. Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj to była jedyna rzecz, którą zrobiliśmy w spokoju i harmonii. Siadaj, siadaj, Przemo, chodź, chodź. To twoja ostatnia okazja. Żeby posiedzieć na tyłku, póki nie boli, bo będzie zaraz skopany. Bo będziemy dzisiaj się bić. A dlaczego? Bo będziemy się bić. Walka. W bijatyki! Bo mamy dwa kozackie pady i ostatnio dostawaliśmy je ścigając się, a dzisiaj będziemy wybijając się nawzajem. Jeden na jednego na jednego. Dziś zagramy w trzy różne gry waleczne na PlayStation 4, bo te pady waleczne. Bijatykowe. Takie, że piu-piu, bo te pady możecie podłączyć zarówno do PlayStation 4, jak i do peceta. Mają też szereg innych fajnych funkcji, takich jak na przykład. Posiadają 14 przycisków, z czego 4 są podświetlane, 2 analogowe joysticki, dotykowy panel, Bluetooth, USB 2.0, jacka 3,5 mm i wibracje. Naprawdę mocne wibracje, co mieliśmy okazję przetestować w poprzednim odcinku. Jest to model GC650 i jeżeli chcielibyście taki zdobyć, to oczywiście zapraszamy was do linku w opisie, tam też możecie o nim przeczytać troszeczkę więcej. Tymczasem przypominamy o tym, by zostawić łapki w górę pod tym odcinkiem, jeżeli lubicie naszą wspólną rywalizację. Dzisiaj tak w ogóle gramy standardowo o stówę i będzie nagroda bonusowa, którą zobaczycie w trakcie trwania tego odcinka. I strzelcie ze zuba, to wtedy będziecie wzięli kolejne. A teraz zaczynamy. Jeżeli chodzi o zasady, to dziś mamy zasady troszeczkę niestandardowe, bo każdy z nas wybiera po jednej bijatyce i do każdej bitki wybiera sobie przeciwnika. Oczywiście musimy rozegrać równą liczbę rund, żeby nie było, i punkty dziś zdobywamy za każde pojedyncze zwycięstwo nad przeciwnikiem. Czyli jeżeli na przykład ja z Przemem mielibyśmy 2 do 1, to ja mam 2, ale Przemo wtedy dostaje 1 punkt. Tymczasem wybór numer 1 należy do mnie. Znowu, niech będzie. Street Fighter. Gra klasyczna, gra wywodząca się z arcade'ów i gra absolutnie wspaniała, w której pokonam... Przema. Myślisz, że pójdę na łatwiznę? No. No to... Trzymaj pada. No dzisiaj, teraz ja kontra ryba. Jestem lecimy kopanie. Na grubo. O, chłopie. Wiesz, ile ja czasu spędziłem na arcade'a grając w takie gry? A wiesz, ile ja spędziłem czasu? Nic. I tak cię ogram. ja w ogóle nie znam tej gry. Nie znasz Street Fighter'a? No tym się kopię, stary. Tym się skacze, no i... Czekaj, nie znasz gry, to pozwól, że znajdziemy coś, co ci ją przypomni. Gdzieś tam była nasza bonusowa nagroda. I tą nagrodę też dorzucam do puli nagród. Gdzie jest nasza bonusowa nagroda? A, tu jest, sorry, miałem na kolana. Nasza bonusowa nagroda to koszulka ze Street Fightera, którą ostatnio wyciągnęliśmy z Mystery Boxa. Hadouken! Coś ci to przypomina? No. No, no to jak Hadouken, no to wiadomo, że Street Fighter, no i właśnie. Mamy Ryu na ekranie, to chyba Ryu jest tam na koszulce, nie? Fajna. Fajna. Capcomu, no. To wygląda tutaj jak Fox. Szkoda, że nie mam podglądu, bo bym się przejrzał, czy mi do twarzy z niej. Ej, patrz, no tu jest Sakura z Naruto nawet. Ale w sumie to tak jej nie wygram. Patrz, Sakura jest, Sakura. O, Sakura! A szkoda, że nie gram, bo bym sobie pewnie nie mógł. A, bo tutaj też są, dobra. Tak, można w prawo i w lewo. Ty, a ten taki śmieszny z Irokezem był tam. Dobra, ja wiem, czym ja zagram. No dobra. Ryba. Czemu się nie ładuje postać? O, jest! Ty, ale takie wszystkie dokoksane to są te postaci. Bo to jest Street Fighter. Za hurde! Wybrana pozycja jest chwilowo niedostępna. Co? Nie mogę grać blanką? Trzeba ograć ten, singla. O nie! No, patrz, nie za hurde. Dobra, patrz, upokorzę cię. Losowo? Dobra. Tak. Pokonam cię losową postacią. Vegeta versus Ryu. Jaki pazu! Ej, zarumbisty! Tak. To jest syn Wolverina chyba. No, o kurcze. To taki Wolverine, tylko taki bardziej subtelny, żeby nie rzec z zniebieściały. I ma tylko jedno. A tu jest taki prawdziwy, wiesz, manhood. Oto ścieżka mojego. No i właśnie dlatego dostaniesz na łeb. Pa! Czekaj, tu jest kopniak, tu jest kopniak. Co? To masz kopniak? Ale to jest szybciutkie. Ej, a którym się blokuje? Pewnie R2. No właśnie nie. Pa, jaka obrotówka! O! Ej, zablokowałeś? Którym zablokowałeś? Dobre pytanie. No panowie, no ładnie wam idzie, co proszę wygrywa ryba. Dostał kopa na kostkę, jest, high kick, low kick, low kick, high kick. Widzę, że ten, że taktyka dwóch przycisków. Patrz, teraz ci włożę palce w oko. No chodź, patrz. Masz. O nie, to większy zasięg. O, jaki but ciężki! O, i
Hajkikiem. Dobra, pazurkiem skończę. Jest! Ciężko, ciężko. Ej, ostatnio ja jestem na ogniu, powiem wam z grać. Ale Tekken może będzie, jeżeli ktoś wybierze. Jak na razie jeden punkcik dla mnie i runda numer 2. Czy będzie 2-0, czy... Ej, w ogóle grajmy po dwie mapy, bo może będzie tak, że będzie remis i wtedy ktoś zdobędzie 1-1. No bo, wtedy, bo my i tak gramy za, wiesz, całość map. To gramy po dwie mapy, czy po trzy mapy? Nieważne, dobra. Gramy standardowo. O, stun! Ho, ho, ho. O, mogłem się lepiej kopnąć. Hopa, hopa, hopa. O nie, a teraz... Czy ja cię skończyłem ciosem w kro... Tak. No. I to jeszcze taką ręką, co było dość dziwne. Dwa punkty dla mnie, całe okrągłe, 0 punktów dla ryby. O tyle dostał punktów. Widzicie, widzowie? Dokładnie tyle. Czyli co teraz, co teraz, co teraz, co teraz? No, teraz z racji tego, że przegrałeś, a grałeś, to możesz sobie wybrać przeciwnika oraz grę. Także dajcie nam sekundę i... No to tak, ja wybieram Tekena i moim przeciwnikiem będzie się Szemo. No, widzę, że po najmniejszej linii oporu. No, typowy ryba. Zwycięstwo, Szemo. Tekken 7 to też jest gra, która była na arcade'ach, nie wiem czy wiecie, tylko że nie 7. Tekken chyba od jedynki był już na arcade'ach. Chyba ja w trójkę dużo grałem. Tak, Tekken 3 chyba był najpopularniejszy, nie? No. Ja uwielbiałem grać Eddiem i Lowem, czyli dwoma postaciami, które miały najdziwniejsze ruchy według mnie. Eddie top top. A wiecie, że tutaj jest jedna postać ze Street Fighter'a, w którego graliśmy przed chwilą? Tak. No, Akuma. Po lewej, dwa na lewo na środku od zapytajnika. Co? Na zapytajnik? No i to. No, to jest Akuma z Street Fighter'a. Jakiś słabiak. Nie masz Polki. Koza. Ojej! I tu jest kolejny japoński motyw. Co w ogóle motywy z naszych koszulek? Tam jest ten. Motyw Inari Okami. Masz, widziałeś? Koszulka. O, patrzcie, to jest wielka Polka Lidia, której Norbert nie ma odblokowanej. A to jest postać polska faktycznie i mówi po polsku i... Wiesz co, Norbi jest premierem albo prezydentem? Chyba tak. No słabo, słabo, że nie masz jej odblokowanej. No, tak to bym zagrał nią, skopię jak Polak. No to wybierz sobie... No jasne, że biorę Ediego. No właśnie. Nie mam pojęcia, czym się tu gra, bo ryba powiedział, sprawdź sobie kombosy. O, już koniec, już nie ma. 3 sekundy na sprawdzenie. No ta, 3 sekundy, nie wiem, czy to była sekunda. Nawet nie spojrzałem, co się czym robi, także będę robił to samo, co na arcade. No i 20 lat temu, czyli będę... Mam nadzieję, spokojnie, że... kontroler wytrzyma. No właśnie, powiedzieć, że mam nadzieję, że wytrzyma moje... Myślę, że możesz tak robić cały czas i będzie git. No i co? I Litkę byś wysłał na takie pole? Przecież to, kurczę, delikatna kobietka. Ale bym przynajmniej Polakiem był porządnym. Polskim Polakiem z Polski. Polska górom i... polską kobietą z Polski. Dobra. Ale teraz jesteś Edim z Jamajki, więc się wczuj, Przemo. O, widzisz, dokładnie. Robię to samo, co kiedyś. I przegrywam. Kręć się na głowie, musisz wejść... O, właśnie. Co ty zrobiłeś? A, zblokowałeś to. Nic nie zrobiłeś. Go. O, widzisz, tak się robi. BUM! Masz helikan rany. O, BUM! Przemo zrobił z ciebie rzodkiewkę, patrz. No. To co? Cosplay rzodkiewki, ryba. No. Po kostkę go, po kostkę. Dobrze, jeszcze hit, Przemo! Ej, ryba dzisiaj dostaje na dziurę, nie wierzę. No nie. Przemo hit. Nie! Yes! Piąteczka! Ale to team antyrybowy, ja i on. To to było, ale piko. BUM! I znowu jakiś cheater. BUM! Ale go Przemo usadza. No. A słyszycie te wibracje? W tych padach są serio mocne wibracje. Eddie jest top. Wiesz co? O, jak blisko! I kto? Coś. Ja! Co? Nie! Zwycięstwo! Ale to bliskie było. Blisko, no. Blisko. Tak, blisko. A nauczyłem się jednego... Ojej! Yeah. Się znowu. Ej, Przemo, ty pewnie może grać w Plant vs. Zombies, byś sobie tam zombiaki plantował. Może? Bum! No nie! Teraz masz najże! O, o, o! Będzie końcówka i znowu ta sama sytuacja! Ależ napijona! No, no Przemo! No Przemo! Ale, teraz... Ale przynajmniej mam jeden punkt. Przemo, jeden punkt, ryba, dwa punkty i w ten sposób ryba i ja mamy remis. No, na szczęście to teraz ja wybieram gierkę i przeciwnika. Także Norbi, zapraszam cię do pojedynku w Naruto. Okay. Słuchajcie, sytuacja kształtuje się następująco. Jeżeli Przemo wygrałby teraz wynikiem 2 do 0, to wtedy ma łącznie 3 punkty. Ja będę dostanę 0, więc będę miał 2 punkty i ryba 2 punkty. I wtedy wszystko wygra. A Naruto to jest totalnie świat tego gościa. Co? Totalnie świat tego gościa. Co? Totalnie świat tego gościa. Może i mój świat, ale ja moja ulubiona postać niegdyś, teraz lubię najbardziej protagonistę, ale kiedyś najbardziej lubiłem Sasuke. To jest tak mało postaci? No, są tylko Kidasy. Ja myślałem, że zagramy w Naruto Ultimate Ninja 3 Full Burst. Bardzo krótka nazwa, Przemo. Sam ją wymyśliłeś? Zapomniałem jeszcze, tam było Heroes po drodze.
Ten jest OP. Shino jest OP w tej grze, więc... No, ale nie ma Gary. Gara jest najbardziej OP. Nie, Shino jest mocniejszy, wydaje mi się. No, ja gram drużyną 7, wiesz? Ojeju, bo tu jeszcze po magierów trzeba... ten. I ja gram drużyną 7. No dobra, to ja gram drużyną 9. Dobra, chyba. Nie pamiętam. I pula maszyny mapującej jest pusta i dostaliśmy wieżę. Jaką wieżę? Tą, co nie wierzę, że mógłbyś wygrać ze mną chociażby jedną mapę. Tak może być, tak może być. Nie, nie, Przemo, dasz radę. Klep. Ale to jest... Albo jestem tam z tyłu, a ja w ogóle nie umiem grać w Shino. Ale wziąłeś go, bo jest upi, tak? Myślałem, tak, że jest upi. Tak samo. Na ej, kurczę, ja nie pamiętam, co się czym robiło. A, dobra. Shino nie jest najlepszy w taijutsu. Oj, oj, oj. No dobrze, Przemo, właśnie tak musisz spamować. O nie, 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 nie. Dobra, robota. O, ale ci zrobiłem bloka i kombosa. O, jak to jest być rzodkiewką, Przemo? Nie wiem, ale to był krzaklok. To było zmienianie Przema w rzodkiewkę. Dawaj, Przemo. Czemu Przemo ma więcej HP? Jak się robi ulti? A... jest tyle pytań, a tak mało odpowiedzi. O to chodzi, nie? No nie! Dowiesz się, jak przegrasz. Dowiesz się w swoim czasie. A jednak muszę uwierzyć, bo Przemo wygrał jedną mapę jak na razie. Dobrze, już mam dwa punkty, czyli jesteśmy wszyscy na remisie. No. Czyli teraz albo Shino jest po twoje, albo Przemo. O nie! To jest decydująca mapa w tym momencie. Co? Z mistrzem taijutsu na taijutsu? Chłopie, to nie może skończyć się dobrze. No nie wiem. No, dlaczego? Jak na to wygląda? To nie wiem, czemu Przemo też leżysz. Bo my sobie tak leżymy. O, dobrze, Przemo. Ty chyba, wiesz co, chyba przegrywasz. Nie, nie chyba, przegrywam. Chyba tak, stary. No Shino jest OP, ta postać powinna być zbanowana. Po co ja się odzywałem? Ty możesz dosłownie klikać wszystko i wygrasz zawsze. Chyba faktycznie przegrasz. Czemu mieliście takie talenty? Bo Norbert wziął takie same jak ja. No. Co, ja po... co to jest? Wiesz co, Norbert, chyba przegrałeś. Ale czemu zagoniła wszystko? Bo tak jest Naruto. Dobrze, tak więc właśnie w ten sposób Przemo wykorzystał swoje długie, wieloletnie doświadczenie w oglądaniu chińskich bajek i mnie pokonał. Fajnie. Zdobył koszulkę, 100 zł. I proszę jeszcze... Trzymaj, masz? O to twoje 2 tony cringe'u za oglądanie chińskich bajek. To dostajesz jako trzecią nagrodę w gratisie. Chińskie bajki? Ja nie, nie, co ty, ja nie oglądałem nigdy. Jak na bieżnie chodzisz? Tak, więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Zostawcie pod nim łapeczki w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale. A jak szukacie kozackich padów bez najmniejszego ziarenka cringe'u, to zapraszamy was do linku w opisie po najnowsze pady od Mad Dog. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, wbijajcie na poprzednie.